Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Emocje w Naturze. Dzisiaj chciałam opowiedzieć trochę o tańcu. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do, jeśli myślimy o tańcu, jesteśmy przyzwyczajeni do określonych kroków, określonych choreografii. I oczywiście pięknie to wygląda, harmonijnie, daje nam dużo różnych doznań estetycznych. Ponadto sam taniec nosi w sobie głębokie przesłanie kulturowe. Jednakże dzisiaj chciałam pomówić o troszeczkę innym rodzaju tańca, do którego może mniej jesteśmy przyzwyczajeni, a mianowicie chodzi o taniec intuicyjny, tak zwany ruch autentyczny, który zapoczątkowała Mary Whitehouse, tancerka, jak i pionierka terapii tańcem. O co tutaj chodzi? Ano właśnie o to, że ten taniec jest wolny, swobodny, wypływa z naszego ciała. Nie ma tutaj narzuconych i określonych kroków, ruchów, choreografii. Jest nasze ciało i nasza historia. Ruch może wypływać z jakiegoś impulsu, z gestu, z jakiegoś odczucia, spostrzeżenia, z jakiejś sytuacji bądź z naszej historii. Impulsem do niego może być także natura. Ja jestem zwolenniczką właśnie tańców w naturze, bo dają one całkowicie inne doznania niż taniec w określonych warunkach typu sala. Chodzi o wiatr, chodzi o zapach, chodzi o dotyk, na przykład kiedy tańczymy boso. Założenie tej metody jest takie, że ciało człowieka to jest historia. Wszystko to, co przeżyliśmy, to, co odczuliśmy, jest to zapisane w naszym ciele. Ruch może nam pomóc uwolnić to, co gdzieś tam kisimy w swoim ciele. Ale nie tylko. Zarazem może nam pomóc w pewnym sensie to uleczyć, uzdrowić, nadać temu nowe znaczenie. Ciało wprawione w ruch wprawia duszę w ruch. Kiedy pozbywamy się określonych form tańca, składających się z różnych kroków, figur, które są nam narzucone z góry, to mamy szansę na głębszy kontakt z samym sobą. A więc ciało może nas prowadzić, ale zarazem przez to ciało możemy prowadzić naszą duszę. Kiedy tańczymy intuicyjnie, kiedy podczas tego tańca myślimy o różnych emocjach, sytuacjach, które chcemy wytańczyć, a może po prostu nic nie myślimy, bo chcemy uwolnić się, zrelaksować, wyrzucić napięcie. Chciałam Wam zaproponować tak na sam początek troszeczkę jednak kierowany ruch, troszkę taką medytację w ruchu, w której jest też jednak miejsce na swoją spontaniczność, swoją intuicję. Myślę, że to ćwiczenie może być bardzo dobre dla osób początkujących, które krępują się tak tańczyć bez figur, bez określonych, narzuconych z góry ruchów. Może czują się dziwnie. Więc jeśli jesteś jedną z takich osób, to jak najbardziej zapraszam Cię do wykonania tego ćwiczenia. Ale jeżeli też jesteś już obeznany, że tak powiem, z ruchem intuicyjnym, autentycznym, to również zapraszam jak najbardziej. Jestem zwolennikiem łączenia naszej natury z naturą, z której pochodzimy, w której to też właśnie teraz do Was mówię. I do tego jeszcze w połączeniu z tańcem. Dlaczego tak? Dlatego, że jeśli przyjrzymy się naturze, to jest ona w ciągłym ruchu. Wiosna, lato, jesień, zima. Jest to swego rodzaju ruch, przechodzenie z bezruchu do ruchu. Różne przemiany, transformacje, ale także dzień i noc. Jest to swego rodzaju rytm, do którego my w pewien sposób się dostosowujemy. Pytanie, czy żyjemy w zgodzie z własnym rytmem? Sama sobie często zadaję to pytanie.
Więc dlatego właśnie taniec w naturze, jakby inaczej, gwarantuję Wam, że jeżeli dotychczas tańczyliście w domu, zdecydowanie będą to inne doznania, inne odczucia. Będzie mi bardzo miło, jeżeli weźmiecie udział w ćwiczeniu i podzielicie się ze mną Waszymi odczuciami, przemyśleniami, refleksjami. Podejdź do wybranego drzewa. Jeśli jesteś w domu, wyobraź sobie Twoje wymarzone, najpiękniejsze drzewo, pod którym chciałabyś usiąść. Jeśli jesteś w naturze, być może jedno z drzew szczególnie Cię fascynuje, przyciąga. Jeśli jednak nic takiego się nie dzieje, wybierz to, które uważasz za dobre dla siebie. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Zobacz, czy wokół niego jest miękka trawa, czy będzie Ci tam wygodnie. Jeśli wybierzesz to jedno drzewo, podejdź do niego. Stań przed nim i popatrz. Jaka jest jego struktura, jak jest pień, jaka kora? Czy dostrzegasz jego korzenie? Jak wysoko sięgają jego konary? Jeśli chcesz, możesz podejść bliżej, dotknąć je, powąchać, przytulić, pogłaskać. Zrób to, co podpowiada Ci serce. Stojąc przed drzewem, uświadom sobie, że płyną w nim życiodajne soki. Od jego korzeni do konarów, tak jak w tobie tętni życie, pulsuje i wibruje. Cały czas drzewo wchłania toksyny, dwutlenek węgla, a oddaje tlen, dając nam życie. Zrób więc głęboki wdech i wydech. Wyobraź sobie, jak wraz z twym wydechem twoje ciało i twoja psychika, twoje serce zostaje uwolnione z tego, co było przykre, trudne, z tego, co ci nie służy. Wydychasz to, oddajesz to, a drzewo wchłania te toksyny, dając ci w zamian tlen, życie, rzeźkość. Drzewo transformuje toksyny w życiodajny tlen. Wyobraź więc sobie, jak wydychasz to, co cię trapi, trudne i przykre sytuacje, to, co ci ciąży, także twoje niewspierające przekonania, blokujące słowa. Wydychasz to wszystko z głębokim wydechem, a wdychasz życie, wspierające przekonania, otwierające słowa. Przyjmujesz transformację, zmianę, życie, rzeźkość. Tlen to tchnienie życia, które wypełnia cię od stóp do głowy, dotleniając, orzeźwiając wszystkie komórki ciała. Uświadom sobie, że drzewo, niezależnie od pogody, trwa. Stoi ono stabilnie zakorzenione w ziemi. Poczuj więc ziemię pod stopami. Jeśli jesteś na to gotowa, możesz ściągnąć buty. Jeśli nie, stój mocno, przytwierdzając stopy do ziemi. Poczuj jej stabilność, bezpieczeństwo. Zakorzeń się w spokoju, w miłości, w naturze, z której pochodzisz. Zobacz, drzewo stoi przed tobą mocno zakorzenione w ziemi, a nawet jeśli wieje wiatr, drzewo lekko kołysze się. Przy silniejszej wichurze mocniej, ale nadal stoi stabilnie w ziemi. Ty też kołysz się spokojnie.
Pozwól ciału kołysać się w swoim rytmie, tak jak czujesz. Może nawet wieje lekki wietrzyk. Poczuj, jak on tobą kołysze, jak gra, bawi się, tańczy, wprawia ciebie w ruch. Dokładnie tak samo, jak kołyszące się drzewo. Pamiętaj jednak o zakorzenieniu. Jesteś bezpieczna. Delikatnie kołysz swoje ciało. Jeśli poczujesz, że twoje kołysanie ma być silniejsze, bo z czymś zmagasz się w życiu, tobą to porusza, pozwól sobie na większy zakres ruchu. Ale zostań mocno przy ziemi. W zależności od tego, jaka jest twoja historia, będziesz poruszała się inaczej. Jeśli chcesz poczuć lekkość liści, którymi wiatr delikatnie bawi się, grając ze słońcem, pozwól sobie na to. Niech twoje ręce będą jak gałęzie, które tańczą z wiatrem. Przychylają się to na jedną, to na drugą stronę. Poczuj życie płynące w tobie od stóp aż po koniuszki palców. Baw się tymi ruchami. Pozwól sobie na swobodę. Będąc mocno zakorzenioną w sobie, w ziemi, w bezpieczeństwie, w miłości i spokoju, możesz być lekka, rzeźka, życiodajna. Wyobraź sobie, jak sięgasz po swe marzenia. Twoje ręce unoszą się wyżej i wyżej i tańczą z powietrzem i słońcem. Tanecznym krokiem zbliżasz się do swych marzeń. Jeśli jesteś na to gotowa, chcesz iść dalej. Czujesz, że jesteś liściem, bądź nasionem, które chcesz zasadzić. Oderwij stopy od podłoża i pozwól się prowadzić ciału. Wiruj, obróć się, podskakuj. Tak jak czujesz, i jeśli chcesz, i czujesz się na to gotowa. Pamiętaj, że drzewo nie traci życia, kiedy rozsiewa swe nasiona i wypuszcza liście. Puść wolno swe marzenia, intencje, uczucia, działania. Możesz zasiać nasiona gdzieś dalej. Jeśli jesteś na to gotowa, dalszą część ćwiczenia i ruch całkowicie swobodny, intuicyjny pozostawiam tobie. Jeśli jednak nie czujesz się jeszcze na tyle pewnie, zostań przy drzewie. Chłoń jego stabilność, bezpieczeństwo, moc, życiodajność. Tak jak czujesz. Tak jak chcesz. Uwolnij swoje ciało, aby uwolnić serce.